W sensie, ja wiem, wiadomo, prawnie i ten, ale tak po ludzku. 40-letni chłop, on się zastanawia, czy ta dziewczyna już ma 15 lat, bo on z nią wchodzi w jakieś takie bliskie relacje. Ty miałeś w tamtym czasie ile lat? 11. 11 lat. 11, byłam chwilę przed urodzinami. Przytłaczająca, jest to niesamowite, że taka osoba tyle czasu była w stanie funkcjonować gdzieś tam publicznie. Fantazje chudych dziewczyn i podobnych do Nadii, to no ja bym była... sprzedana przystąpka. Wiecie, w sensie jak to wielopoziomowo idzie, bo to jakby chick może być jakąś taką czubkiem góry lodowej. Też na Twitterze zaczęły się pojawiać inne nagrania, kto o samym temacie i filmie mówi chick, który w sumie nie zapadł się pod ziemię, tylko stwierdził, że staje do walki. No i przechodzimy do kolejnego głównego tematu, czyli Boxdela i jego materiału, komentarii, materiału, w którym Boxdel stwierdził, że chcę go wrzucić, może żeby różyczki znowu nie było. No, więc tak, no Boxdel wrócił sobie do działania na kanale w postaci materiału commentary zatytułowany Niebezpieczny celebryta Tomasz Chick i postanowił naświetlić postać tego gościa, który no źle to wygląda. Jest obrzydliwe, że tak powiem. Ciężko się ogląda ten film. Ja już go oglądałem wcześniej, nie będę tutaj ukrywał. No i jak widać poszedł Michałowi ten film. W jeden dzień 1 000 000 wyświetleń. Tam, no nie wiem, tam jeden dzień, o dwa. 1 000 000 wyświetleń. No i zobaczmy, cóż tu przygotował. Uwaga! Materiał, który zaraz obejrzycie, jest przerażający. Nadia, była partnerka Tomasza Chicka, niedawno weszła w posiadanie bardzo wrażliwych dowodów, które jasno wskazują, że Tomasz to straszny zwyrodnialec. Gdy Nadia dowiedziała się o wszystkim, poprosiła mnie o pomoc, której jej udzieliłem i w tym momencie o sprawie wiedzą już odpowiednie służby. Ale pozostało nam poinformować o tym również was, widzów. No i teraz właśnie... Teraz jest ta kwestia, bo ten wątek podbił Kaniowski. O, Kaniowski podbił ten wątek. Tego zdania. Gdy Nadia dowiedziała się o wszystkim, poprosiła mnie o pomoc. I właśnie to jest takie, to jest intrygujący temat. Dlaczego podbiła akurat do Boxdela? Nie? W sensie ciekawi mnie geneza tego. Czy wcześniej jakoś się przecinali, czy nie wiem, jakoś innych osób nie ogarniała, czy coś. W sensie, dlaczego akurat do Boxdela? Dla bezpieczeństwa ofiar zadbaliśmy o ich prywatność, w przeciwieństwie do niektórych publikacji, które są już dostępne w internecie. Zapraszam do oglądania. Piękne kobiety, jety, wystawne życie. Tak jeszcze niedawno żył Tomasz Chick. Duży fanbase, bo jego konta na social media miały łącznie kilkaset tysięcy obserwujących. Wydawało się, że był królem życia, ale dziś poznacie jego bardzo mroczną stronę i sam, im głębiej wchodziłem w ten temat, tym bardziej szokujący się on dla mnie stawał. Znaczy inaczej. Nie wiem, kto widział w nim króla życia. Znaczy, nie były takie jednostki, ale jeżeli ktoś śledził przynajmniej w ciągu ostatniego roku jakieś doniesienia na jego temat, tak jak właśnie materiał na kanale, nie wiem, ale się dowiem, czy też wcześniej nawet jak miał walczyć w Prime i były znowu kwestie związane z wynajmem mieszkania i tego, że nie chciał tego mieszkania opuścić, no, zgodnie z tym, co było przedstawione, no to średnio się jawił na jakiegoś króla życia, no w sensie ewentualnie na gościa, który próbuje być i w stylu fake it till you make it, ale no raczej patrząc na to wszystko, to nie wiem, kto go tam mógł mieć za jakiegoś idola. I to mówię nawet ja, gdzie nie śledziłem super jego postaci, a i tak trafiałem na dosyć głośne materiały szokujące i kontrowersyjne dotyczące jego osoby. I raczej miałem takie podejście, że no co najmniej dziwny gość. Ten materiał to sumiennie wykonane śledztwo w sprawie stosunków z nieletnimi. Nie no, mój dziewczyna 20 lat ma, ja mam 40, więc jest różnica. Miałem młodsze. Ile miała lat? 16? Ta najmłodsza? No. Nie mogę tego powiedzieć na wizji. Ile Ania miała lat, jak jej robiłeś palcówek? Ile miała lat, się z nią kąpałeś w jednej wannie do Powiedziały mi, że mają ileś tam lat, później się dowiedziałem dopiero, że mają tyle i tyle. I cały czas się z nimi spotykałeś, Ale w jakich okolicznościach? Grożę. Ale wiecie, co jest pojęte? Że on próbuje to tłumaczyć, wiecie, czy to już tam był jakiś wiek zgody ten i w ogóle, a on ma kurde cztery dychy ten chłop. I on w ogóle rozkminia na jakichś tam granicach, czy to już było, czy nie, ile one powiedziały. Przecież to jest chore. W sensie, wiecie, że kurwa, no, że masz takie, że w ogóle w tych rejonach wiekowych się poruszasz. Uważam, że to jest chore. Nie. Ten Boxdel to będzie pobicie. Na basaka musiałem uciekać z domu, bo mówiłeś kraje, że nigdy się nie uderzyłem, ty dobrze, ale co innego jest nagrane. Liść dostałaś parę razy, a liścia? A nie, no ta, liść to nie pobicie, faktycznie. Kurwa, niezły gość. Jezus Maria, zobaczcie, on sam o tym opowiada, nie? Co za typ. No, weź,
ty. Rozpijanie i narkotyzowanie nieletnich. Wani przed moimi rodzinami próbował mnie przekonać, że zostało niego z okazji urodzin, że się napijemy, coś tam. No ale że nie piłam alkoholu w wieku 11 lat i do tej pory nie piję, to ja mu powiedziałam wprost, że no nie widzę sensu. Przemoc domowa. Weź zamknij ryj, bo mnie tu i oddaj mi Instagrama, bo będzie żałowała, będzie taka wojna, że nie wyjdzie z domu, będą pluszać. No to się kurwa zdziwił. Zapraszanie i palenie papierosa z 11-latką. Siłano, zobacz, patrz, lekka. No i co ty zrobiłeś? I wiele... Boże, przecież one brzmią jak dzieci, w sensie, wiecie, tu była zakryta twarz ten, ale no patrząc... Ach kurwa, nie wiem. Innych rzeczy, o których dowiecie się już za chwilę. Poznajcie prawdziwego Tomasza Cika. Ależ tytuł. Bogzel, to powinno być Bogzel odkupienie. Ale jest wiedziałem i powiedziałem. Tomaszu Cik, przyglądałem się twojej karierze od bardzo dawna. Od 8 miesięcy wspominasz o mnie na storkach, w wywiadach, przewijałeś moją ksywę po Pandorze, określałeś mnie wieloma negatywnymi epitetami, a na dodatek w sumie to groziłeś mi, co zresztą sami zobaczycie w tym materiale. Ten Bogzel to będzie... Długo milczałem, by nie dawać ci atencji, bo wiem, że wchodzenie z tobą w jakąkolwiek interakcję po prostu da ci zasięgi i paliwo. Jednak to, co dotarło do mnie w ostatnich godzinach, zmotywowało mnie na tyle, że chcę ci odpowiedzieć. Tylko jeden, jedyny raz. I nie będę ukrywał, że robię to głównie dlatego, żeby później nikt mi nie zarzucił, że wiedziałem, a nie powiedziałem. Znaczy, dobra, no. W sensie, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale kwestia jest taka, że gdyby Bogzel tego tak nie podkreślał, jakie ma intencje, tylko po prostu wrzucił ten film, to bardziej by to do ludzi przemówiło, to jest moja opinia, bardziej by to do ludzi przemówiło, niż takie podkreślanie, zobaczcie, wiedziałem, powiedziałem, kurwa, wielki napis. Teraz jeszcze to wypowiadał, echo na tym, żebyś kurwa nie zapomniał. W sensie, to jest takie, wiecie, wpychanie do gardła, patrzcie, zmieniłem się, jestem inny, teraz postępuję inaczej, nie? I jeszcze najlepsze w tym wszystkim jest to, że swego czasu Bogzel wypominał, jak to tam kanały komentarii manipulują, budują jakąś całą narrację, wykorzystując do tego różne myczki w montażu, muzyce i tak dalej, nie? Więc w związku z tym tak sobie myślałem, może jak Bogzel by kiedyś robił jakiś film, to tak na surowo by było, właśnie żeby żadnymi rzeczami nie podbijać emocji czy coś. I teraz patrzę, wrzucił jakiś film i ten film obiektywnie jest dobry. Natomiast sam zaczął korzystać z różnych metod, o których wcześniej mówił, że są niefajne. No teraz sam ich używa, nie? I taki mam ten, bo ten materiał jest bardzo dobrze zmontowany. To trzeba przyznać, nie? Tylko tak mówię w kontekście słów Bogzela. Cały dochód z tego filmu, o ile jakiś będzie, zostanie przekazany na ofiary przemocy dla fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. No, to ja powiem tak, raczej ten film nie ma monetyzacji, może się mylę, ale uważam, że nie ma monetyzacji ze względu na poruszanie no bardzo drażliwych treści związanych, wiecie, z pedofilią i tak dalej. Przede wszystkim też wizerunkiem, no mimo że zamazanym, ale jednak młodych osób. I dlatego trochę się dziwię, że Bogzel tutaj cenzuruje w tym materiale przekleństwa, bo tak TBH w kontekście monetyzacji to kompletnie nic nie zmienia, bo raczej jest i tak na żółto, a z drugiej strony to już nic nie zmieniło akurat. No ale tak uznali, więc... Zacznijmy ten materiał od publikacji na Instastory pewnej dziewczyny o niku Dyska Oficjal, która swoją drogą już od jakiegoś czasu depcze ci po piętach. Na publikacji widać twoją konwersację z pewną 14-latką, do której pomimo świadomości jej wieku wysyłasz zdjęcie swojego p***a, potem łapiesz się za nie w materiale wideo, przyznajesz też w obleśny sposób, że lubisz p*** tej dziewczynki, a jej p*** jest najsłodszą rzeczą, jaką lizałeś. Ty, Oliwka, ile ty masz lat teraz? Szkoda, bo pomyślałem, że może miał pracę dla ciebie fajną taką. Karinkę widzę, teraz mi przygrywa, zaraz ci pokażę, że ją patrzę. Czekaj. Tomasz Cik nie zaprzeczył, że odbył z nią stosunek, a na słowa ile miała lat odpowiedział, że chuj go to obchodzi. Znaczy wiecie, ja powiem tak, już jakby abstrahując, że tutaj no bardzo mocne rzeczy padają, to... Wiecie, założyć, że mogą być jacyś ludzie, którzy tam, nie wiem, będą to mimo wszystko podważać. Natomiast w ogóle sam koncept na utrzymywanie jakiegokolwiek kontaktu przy takiej różnicy wieku, gdzie on ma tam te cztery dychy, te dziewczyny, w sumie nie wiemy, ale kilkanaście z nastawieniem, 13, 14, może mniej. Po co, wiecie, gość w tym wieku miałby utrzymywać relacje z tak młodymi dziewczynkami, nie?
W sensie po co? Nawet jak ktoś tam sobie próbuje podważać, że może nic nie było, może coś, chociaż no, z tego materiału trochę co innego wynika, ale nawet to po co jakieś, wiecie, po co utrzymywać takie relacje? Po co? Kocham cię to może dlatego, kocham cię wariacie, chciałbym cię tylko przytulić, kocham cię też, cię kocham wariatko, spoko loko i tak cię kocham gnojku jeden, kocham cię mordo. Nic w sumie lipa jak u ciebie, czemu, a u mnie może być jakie, zarzuty mam, co robisz, jakie, leżę okresu, dostałam, wszystko mnie boli, zapedoluję, haha. Jesteś piękna dziewczynka, tylko nie mów o mnie nikomu, że się zakochałem, tak jak o innych mówiłaś, przy mnie okej, buziaczki, aniołku, dobrze. Młode dupeczki, bo chcę w pracy jestem, no, Kasia jest liczna, więc widzę pełny luz, no powiem, wszystkie są fajne, młode i sympatyczne, wiesz, że tobie dobrze. Kasia jest najlepsza, ma buzie laleczki. No ty też wyglądasz dobrze, bardzo dobrze, a to chyba młoda dziewczynka. 14 lat ma, co? Aha. I jeżeli myślicie, że Tomasz nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi, to zobaczcie, co sam mówi. Ryzykuje puchoma, ktoś nawet nie może potrafi wyjść na chwilę ze szkoły. A widziałaś ten film, jak idziemy windą z tą z migdałem? Zajebista, skit, tak ją k***a lubię. Wczoraj na swoim story Tomaszczyk udowodnił, że nie ma bladego pojęcia na temat wieku przyzwolenia. Zamiast obowiązujących 15 lat, według niego jest to 14 lat. Pewnie dlatego nie widział problemu w tym, żeby tylko 14-latkę. Większość tych moich wiadomości, tam nawet ta dziewczyna miała 14 lat, to minimum wtedy było 14 lat. Później dopiero, jak zobaczycie datę, później dopiero gdzieś tam rok czy dwa lata później podniesie do 15. Kurde. Otóż nie, Tomku. No, adwokat diabła. Jesteś w błędzie. W 97 roku dokonano ostatniej zmiany odnośnie czynności seksualnych z małoletnim. A granica ta wynosi 15 lat i każdy kontakt z osobą poniżej podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Nie wiem, ta wstawka z Ferrarim jest kurwa totalnie randomowa. Nie wiem, w sensie Voxel robi cały materiał, jest tam, tak wiecie, prowadzi tam krok po kroku przez tę historię, muzyczka, a tutaj nagle Ferrari wyskakuje. Nie wiem, losowe to jest w chuj. Tym bardziej, że wiecie, no Ferrari raczej ma taki wizerunek gościa z Freak Fightów, który poddymia pod zasięgi, który wchodzi w jakieś udawane konflikty, żeby wiecie, było o nim głośno i że potem fajnie się waleczka sprzedała. I nagle w takim materiale bierze udział i to jeszcze w roli gościa, który przedstawia przepisy, no nie wiem, dziwne. Spotykałeś się za moimi plecami z 12-latką, a teraz czego ty wymagasz ode mnie? Jaką 12-latką? Ale na ile miała lat? Nie wiem, się chodziła na papieroska, traktowałem jak młodszą siostrę. Z tą ręką do tak, faktycznie do łapałem ją za dupę i powiedziałem, że Nadia ma lepszą. Powiedziałeś, że traktowałeś jak swoją siostrę, łapałeś ją za dupę, Tomasz sam pogubił się w tym wszystkim. Krytykuje Nadię za to, że boi się powierzyć mu opiekę nad ich dzieckiem. O kurwa, no tak, bo się tam jeszcze dziecko w tle. Oje, no tak, zapomniałem. Ale czy można jej się dziwić, że się boi, skoro ma wiedzę o tym, że 40-letni chick spotykał się z 12, 13, 14 i 15-letnimi dziewczynami? Same przyłaziły do mnie wszystkie dziewczyny na nie wsujesz głowy, czy robi ze mnie jakiegoś złego, 13 lat miała, wiesz o tym? Przecież sam się jej pytałeś, sam się jej pytałeś, ile miała, doskonale widziałeś. A do ile miała lat? 14? Była najmłodsza z nich wszystkich. Ile ona miała lat? 14 to, jak na 14 to musiała mieć wtedy 15. Aha. I ty chcesz, żeby ja ci córkę pod opieką zostawiła, jak ty 12-latki, 13-latki? Ja nie dokonuję tutaj żadnej próby demonizacji ani oczernienia Tomasza. Nie wrzucam mu w usta cudzych słów. Ja tylko komentuję to, co on sam mówił. Zauważmy, że Tomasz próbuje uniknąć przyznania się, że dotykał tyłka 12-latki i lizania pochwy 14-latki, sugerując, że w rzeczywistości miały niby 15 lat, co swoją drogą jest nieprawdą. Ale w ogóle, kurwa, w sensie, ja wiem, wiadomo, prawnie i ten, ale kurwa tak po ludzku. 40-letni chłop, on się zastanawia, czy ta dziewczyna już ma 15 lat, bo on z nią wchodzi w jakieś takie bliskie relacje. Kurwa, no przecież to jest pojebane, no. W jego umyśle spotykanie się 15-latki z 40-letnim narkomanem. Oj. Było czymś zupełnie normalnym i rozwiązywało magicznie wszystkie problemy. Tomasz przyznał się, że pomimo świadomości, w jakim wieku były dziewczyny, z którymi kąpał się w jednej wannie, nie przeszkadzało mu,
by widywać się z nimi później. Ja się zastanawiam, gdzie rodzice tych dziewczyn. To jest tak, że, znaczy, no nie wiem, jak było w przypadku tych konkretnych dziewczyn, ale wiesz, jak to jest, że bardzo często w takie sytuacje, no niestety wpierdzielają się dzieciaki, które w domu nie mają za kolorowo, wiesz, albo ze względu na jakąś biedę, albo na jakąś patolę w domu, czy tam alkoholizm, czy cokolwiek i wiesz, szukają jakiegoś, nie wiem, innego dorosłego, który da im, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa, może kasę, może coś, no i niestety są ludzie, którzy na tym żerują, no. Te dziewczynki były z domu dziecka? No to już, no to masz odpowiedź nawet, nie? Ale w jakich okolicznościach i po co? A mefedron smakował Anią? 14-letnią. One cały czas chciały się ze mną spotykać. Ja nie chciałem, to nawet nie wychodzi na papierosa. Czasami gdzieś tam wylazłem, że gdzieś oddałem się namówić na szułę. Tomasz ubierał nieletnie w ubrania Nadii. Mowa tutaj o leginsach, stanikach i innego rodzaju bieliźnie. Człowieku, lęka przychodziła do ciebie za k***ą, dawałeś jej moje ubrania, kazałeś jej przymierzać jakieś leginsy, ty jesteś obleśny. Ja ty myślisz, że ty pod tej skóry a jak? Co za gość. Ale w ogóle, wiecie, jeszcze on próbuje to jakoś bronić, kurwa, jeszcze tak naiwnie, że coś mu próbuje coś dopowiedzieć, no kurwa, no chłopie, no przychodzą do ciebie jakieś dziewczynki małe, jakieś przymierzanie ubrań, ten, no kurwa. Teraz przejdźmy do tego, jak Chick traktuje swoją córeczkę. Tego samego dnia Tomasz opublikował wizerunek dziecka jego i Nadii. Dziecka, do którego nie ma żadnych praw rodzicielskich. Czy ty właśnie upubliczniłeś wizerunek mojej córki bez mojej zgody? Co to jest? Tęsknota jest niezmierzalna, żadną miarą, moje serduszko kochane. Można powiedzieć, że razem ją urodziliśmy, a po tym wszystkim tak mi się odwdzięcza pani Nadia. Nic jeszcze inne rzeczy. Czy ty upubliczniesz wizerunek mojej córki bez mojej zgody? Mordo, to jest moja córka, tak samo nie masz praw rodzicielskich, czy ty właśnie upubliczniesz wizerunek mojego dziecka publicznie, bez mojej zgody? Wiesz co ja upublicznię jeszcze? Nie interesuje mnie to. Abstrahując od tego, że wykorzystuje on charakterystyczny dla narcyza motyw szantażu emocjonalnego, warto wziąć tutaj pod lupę jego motywację, w którą nie uwierzycie. Tomasz opublikował wizerunek swojego dziecka i naraził je na niechcianą rozpoznawalność tylko dlatego, że Nadia nie chciała mu dać kodu logowania do swojego Instagrama. Nie wiem, tak szczerze, kurde, nawet nie wiem, co tu mówić przy tym, bo to jest tak po prostu absurdalne, co tu się dzieje i w ogóle co słyszymy, że to aż po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Wiecie, mam jakąś taką refleksję, że to jest też tak, że trochę na takiej zasadzie, że jakieś cierpienie rodzi cierpienie, nie? Czyli, że po prostu, no teraz umówmy się, że ta córka, ich córka, no kurde, nie ma najfajniejszego startu w życiu, nie? Plus pytanie też, co tam się działo w samym domu, czego, co widziała, co słyszała przez ten czas. No i miejmy nadzieję, że jej życie się przynajmniej trochę inaczej potoczy. Wiecie, to są po prostu takie tematy w takim, w sensie takie, nie wiem jak to powiedzieć, takiej najniższej kurwa jakiejś energii. Rozumiecie, że czujecie, że to normalnie wysysa z was energię po prostu. Że tak jak był wątek z tym Szalonym, wątek ze Stanowskim, tak sobie siedzicie, taka telenowela, oglądacie to i tu się można coś pośmieć, ten, a tutaj czujecie po prostu, jak to energię wyżera. To tak samo jak było przy okazji Pandory, że omawiasz te tematy i po prostu czujesz, jak cię to wyżera, no. Zamknij ryj, mnie tu i oddaj mi Instagrama, bo będzie żałowała, będzie taka wojna, że nie wyjdzie z domu, będą pluć na siebie. Naprawdę będą na ciebie pluć ludzie i mówiąc, że kurwa... Ty na mnie plułeś, więc się przyzwyczaiłam, spokojnie. Co? Ty na mnie plułeś tyle razy, że się przyzwyczaiłam. Jeszcze raz? Plułeś mi w twarz tyle razy, że się przyzwyczaiłam. Przepraszam cię, ja Nadia, rozumiesz, że nie dajesz mi na... Ale to jest rozjebany łeb, kurwa, nie wiem, to wygląda jak przycięte jakieś. To jest jakieś niewyobrażalne te przeskoki w tym temacie. Nawet możliwości, żeby to naprawić. Na bosaka musiał uciekać z domu, bo mnie biłeś. Nie wolno podnosić rąk na kobietę, czyli z natury słabszą istotę. Nie można, bo to frajer tylko podnosi. Tutaj w ogóle jeszcze tatuaż Nadia. Zwykła pała podnosi ręce na kobietę. Tomasz, będąc świadomym tego, że jestem w posiadaniu tych informacji, które właśnie wam przedstawiłem, groził mi. Powiedział, że wydzwoni kogoś, że zostanę i tak dalej. Mordo, ty nagrywasz mnie, człowieku, ten boksdel to będzie frajera, zaraz wydzwonię na tym wąsku i dostanie się u siebie w mieście. Nie będę ukrywał, że jestem gotowy na tę wojnę.
Mimo, że moje bezpieczeństwo po tej publikacji będzie na pewno w jakimś stopniu zagrożone, to uważam, że jestem to wam widzowie dłużny i tak jak powiedziałem wcześniej, jestem również na to gotowy. Nasz bohater? Nie wiem, ja ciągle stoję przy tym zdaniu, że gdyby Bogdan po prostu zrobił na sucho ten film i dał ludziom się domyślić, czy ocenić to, czy jest to jakaś jego zmiana, jakie były intencje, czy w ten sposób coś tam sobie odbił w oczach ludzi, byłoby lepsze niż takie wsadzanie tej opinii do gardła i podkreślanie, jaki jest zajebisty. To jest moja opinia. Uważam, żeby to lepiej wyszło. Natomiast być może w szerszej skali to i tak zadziała. Bo materiał sam w sobie jest mocny i to tak trochę jest, wiecie, przemycone, nie? Były sytuacje, kiedy Tomek kazał mi przymierzać ubrania Nadii, kiedy jej nie było w domu, bo była jeszcze w ośrodku w domu dziecka. A pierdolę, w ogóle weźcie, jaka to jest historia, że ta typiarka, w sensie no jako dziecko, tak, ale no przychodzi tam, ten jej każe przymierzać ubrania, bo jego dziewczyna jest w domu dziecka. Kurwa, mać, Jesus. Ale festiwal jakiegoś takiego, wiecie, u tego chica, to jest niesamowite. Żeby patrzeć, jak nie wyglądam i nie zdarzy, to nie się nie zdarzyło tylko wtedy, kiedy byliśmy sami, tylko jak na przykład była ta Ania, którą jakby ona mnie poznała. Ty miałeś w tamtym czasie ile lat? 11. 11 lat. 11, byłam chwilę przed urodzinami. Okej. Okay. Też bardzo kwestia jest to, że była przed okresem. Tak, ja wtedy nigdy już nie miałem swojego pierwszego okresu. Okej. Okay. Raz mnie złapał za pupę. Z tą ręką do... Faktycznie do... Złapałem ją za dupę i powiedziałem, że Nadia ma lepsze. I powiedział mi, że gdybym nosiła stringi i w ogóle to bym była taka sama jak Nadia. Na drugim czy trzecim spotkaniu powiedział mi, że jak będzie sytuacja taka, że Nadia nie będzie żyła, bo umrze, to bierze się za mnie. Kurde, kto takie rzeczy wygaduje? Jesus. Naprawdę, ja to kurde, jakbym do jakiejś otchłani zszedł. Filmik, gdzie odpalam Tomkowi papierosa, tymi zapałkami. I się okazało, że Tomek próbował mnie sprzedać jakiemuś swojemu koledze, bo on... Właśnie ten motyw to są giga... Wiecie, jakby wszystko jest poważne, nie? Ale ten motyw, sprzedać jakiemuś koledze, ja mówię, kurwa, co to za jakaś siatka zjebana, w sensie, co to za jakiś koncept? Wiecie, bo to, jak to, kurwa, w ogóle odebrać? Bo on ma jakiegoś tam kolegę i ten kolega jego chciał mieć jakąś koleżankę, dziewczynę do współżycia, dziewicę. Wysłał ten filmik jakby mnie i ogólnie, gdyby nie to, że kolega ma fantazję chudych dziewczyn i podobnych do Nadii, to no ja bym była... sprzedana przez Tomka. Wiecie, w sensie jak to wielopoziomowo idzie, bo to jakby chick może być jakąś taką, wiecie, czubkiem góry lodowej. Bo on za to miał dostać jakąś tam sumę pieniędzy. On chciał jakby strasznie go przekupić, żeby faktycznie wybrał mnie i w ogóle on powiedział, że coś tam, że jestem na tyle łatwa, że jest sobie w stanie obwinąć mnie wokół palca, żebym sama po prostu się zgodziła na prostytucję. No ale już potem nie mieliśmy kontaktu, nie wiem za bardzo jak to zdziałać, żeby wyszło to tak, jak by chciał. Wiedziałem i powiedziałem. Tutaj siedzę, czekam na placu zabaw, a tu pusto. Wiecie, tutaj też był ten wątek odnośnie Boxdela, który ludzie podbijali, że o, Boxdel nagrywa ten film i w ogóle. No, prawda jest taka, że no tak, no Boxdel nie miał najmocniejszej pozycji do nagrywania materiału takiej treści. Natomiast, no wiecie, też bez przesady, no pewne rzeczy na Boxdela się ukazały. Były to zapisy tych rozmów. Natomiast no, uważam, że to, co pojawiło się, informacje na temat chica, a to, co pojawiło się na Boxdela, no to nie można tych sytuacji ze sobą zestawiać. To kurwa, to nie jest ten kaliber. No, wiecie, no też ja rozumiem, że nagle wjechał jakiś taki motyw, ale to zupełnie nie jest ten kaliber. No. Więc, no mówię, no dla mnie trochę za dużo w tym filmie takiego wątku, że Boxdel musi stawiać na swoje odkupienie całą sytuacją. Uważam, że to sobie mógł darować. Uważam, że nie miał najmocniejszej pozycji do nagrywania tego materiału, ale nagrał. Czy w związku z tym jest tak, że odgrywa sobie to PR-owo? No oczywiście, że tak, nie? Zresztą patrząc na zasięgi tego filmu, no się rozeszło, więc wiadomo. Czy z drugiej strony, jak miał taką możliwość i zrobił to, czy to dobrze? Uważam, że tak, no i mam nadzieję, że cała ta sprawa skończy się nie na filmie na YouTubie, tylko w sądzie i to z mocnym wyrokiem, a nie jakimś, wiecie, pierdu dookoła. Więc no tak, no Boxdel tak po boxdelowemu ten film zrobił. Niemniej jest on bardzo dobrze, tak wiecie, zmontowany, jeśli chodzi o całe emocje, jakieś animacje i wszystko dookoła, to trzeba przyznać, że jest cała historia dobrze poprowadzona, tak że człowiek się nie gubi w tych opowieściach, wiadomo o co chodzi, co się działo, krok po kroku. Jest też rozmowa z jedną z dziewczyn, są głosówki i wszystko inne dookoła, więc jest to dobrze zrobiony film. Natomiast, no mówię, no tematyka tego jest kurwa
przytłaczająca, no po prostu przytłaczająca. Jest to niesamowite, że taka osoba tyle czasu była w stanie funkcjonować gdzieś tam publicznie, bo wiecie, jeszcze trochę co innego, jakby to było tak, że słyszymy nagle jakimś losowym gościu, który gdzieś tam sobie grasował w jakimś mieście, no to ten, ale ten typ, on się nawet z tym za bardzo nie ukrywał, tylko wszystko było publicznie i ten, i na koniec takie, nie wiem, że dopiero być może musi powstać taki materiał Boxdela, żeby coś się zadziało w tym temacie. Tak, no i jakby wszystko to miało dalszą część. Też na Twitterze zaczęły się pojawiać inne nagrania, które niekoniecznie się pojawiły w filmie tutaj u Boxdela, bo tego cały czas jakoś to, nie wiem, tam wycieka, czy jest udostępniane w sieci. Dawaj się. Powiedziałem to? Proszę, Klaudzisz, chodź, przytul. Chodź do sypialni, polecimy jeszcze chwilę. Chyba się mu rozmawiamy o mnie. Au, 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 au! Tak, także tych nagrań pojawia się coraz więcej, przeróżnych, czy to takie, które wstawiał, czy takie, które też wyciekają z jakichś jego prywatnych rzeczy, to już zależy. Natomiast co o samym temacie i filmie mówi Cheek, który w sumie nie zapadł się pod ziemię, tylko stwierdził, że staje do walki. Jeszcze ostatnio było dobrze, ale widzę, że tam ktoś grubo namącił z hajsem. Normalne, że dziewczyna nie miała ostatnio pieniędzy, bo jeszcze ja i tam trochę pomagałem, ale ktoś tam widzę, że podbił z grubym klopsem i przekupił ją. A, no to widzicie, bo ja teraz będę tłumaczył Szczikowego na polski, to on teraz wchodzi w taki koncept, że ona została przekupiona. Nie wiem kompletnie, co to miałoby zmienić we wszystkich materiałach, nagrywkach, rozmowach, zapisach, jego własnych storkach. O, tak, nie wiem, okazało się, że ona była przekupiona. Nie wiem nawet... To się nawet jakby była, to co to kurwa zmienia w stosunku do rzeczy, które zobaczyliśmy? Co to zmienia? Taka jest prawda i poszła tam, gdzie wiatr zawiał. Najlepszego, miłego. Szkoda gadać. Kawa, ile go to kosztowało? Ile dostałeś się pieniędzy za nagranie tych głupot? O, najpierw była, że jedna, teraz już chyba wszyscy tam są przekupieni w tym filmie. Mareczku, ufam ci, kochany. To taki nasz marketing, żeby nie było. Także ty się niczego nie masz, Tomek nie jest jakimś babobijcą. Nie jestem, także, nie jestem, nie jestem babobijcą, tylko prawo chujo Hiszpanii. Słuchaj, słuchaj, jak coś, to pozdrawiamy cię z gorącej Hiszpanii i przyszły mi jakieś pieniążki z Vibita. Powiedz mi, Marku, tylko czy to jest twoja sprężynka, bo... To jest jakaś stara storka, którą on chce udowodnić, że nie jest złym człowiekiem, bo też były wcześniej doniesienia, że no właśnie tam był zatrzymany w Hiszpanii przez policję. Cześć, kodagram, kurwa, tamten bydlak, co sam miał taki kurwa nieprzyjemny zarzut. To już aktualne. Ty teraz się wybiela, ocierniając mnie. Ona poudostępniała mój numer, dobra, poblokowała mnie wszędzie, pousuwała mi wszystkie konta. Dlaczego? Żebym się nie mógł bronić. To jest oszust, taka jest prawda. Zemsta z jej strony. Słodka. Ale jaka mściwa, co? Nie, w ogóle co ty kurwa, co ty kurwa zrobiłeś, kurwa, to jest historia. Oszuść się, kurwa. Mocne argumenty. Mnie przekonują w chuj, no, ale... No stary. Wyjdzie wszystko jak szydło z worka z biegiem czasu. Zdajesz sobie sprawę, co, ukradłaś mi konto, ukradłaś mi hajs, dobra chuj tym. Nigdy o tobie nie będę źle mówił, bo byłaś w najgorszych momentach byłaś. No chyba, że w tamtych głosówkach, jak mówił, że ją parę razy jechał. Z liścia. No ale to, co zrobiłaś teraz, to przerasta wszelkie, przekracza wszelkie granice przyzwoitości, taka jest prawda. Ci hajs poszedł, no, w ruch i tyle. Tak, bez kitu, no co, dostałaś hajs. Dałaś się sprzedać za parę złotych za walkę. Nie, wypromowałem szatana z krwi i kości, bez skrupułów i bez litości. O, jak się zrymowało, żeby było mało. To jest dramat. Tyle, co dla mnie zrobiłem, co mnie spotkało na końcu, to jest historia. Zazdrość w tym przypadku, gdzie miałem podsłuchy. Nie wychodziło nic z podsłuchów, że ją zdradziłem. Absolutnie. Nawet z jakąś dziewczyną gadałem w Hiszpanii. Jedna moja rozmowa z podsłuchów z miesiąca, wiesz. Tyle miałem podsłuchów i tylko jedna rozmowa. I teraz jakieś moje wiadomości z Messengera, o których ona wcześniej wiedziała. I teraz napompowała aferę jak bańka. Ta bańka pęknie prędzej czy później.
Ukradła mi dostęp do Instagrama, bo wiedziała, że tego jest więcej, takich wiadomości było mnóstwo, gdzie ona w pewnym momencie, nie potrafię tego inaczej nazwać, zwariowała, naprawdę. Ona zwariowała. Ja ją bardzo kochałem i nie będę ukrywał, że zraniła moje serce. W sensie on powiedział, że takich wiadomości było więcej. Ona z tym nie dealuje. Kurwa. Czaj, co on gada, czy nie? Zrobiła coś, czego się w życiu nikt nie spodziewał, bo wszyscy ci, którzy znali naszą relację i wiedzieli, jak wygląda, wiedzą teraz, że to jest pic na wodę fotomontaż. A normalne, że małolatek w moim życiu jakichś starszych dziewczyn było mnóstwo. Zawsze, wiecznie, mnóstwo. Co kurwa? Normalne, że małolatek w moim życiu jakichś starszych dziewczyn było mnóstwo. Zawsze, wiecznie, mnóstwo. Mnóstwo. Ja nawet nie będę mówił, no nawet tego nie chciałem dotykać. Miałem różne relacje, ale... Co? Gdzie co, gada w ogóle? Jak byłem z nią, to byłem w porządku i... Ktoś jej namącił w głowie, że ją zdradzałem, zaczęła mi zakładać podsłuchy, zaczęła robić takie rzeczy, że skończyło się tak, jak teraz widzicie, no. To, że oni teraz będą mówić to, co ludzie będą chcieli usłyszeć, a normalne, że ludzie są różni, są ludziska i nie wspomnę kto jeszcze, to będą to łykać jak pelikan kluchy, taka jest prawda. Zawsze, nie będę mówił, no była kolejka do mnie, no różnych dziewcząt, tak? Boże, jak on to mówi w kontekście tych różnych nagrań, które są, to jest tak obrzydliwe, w sensie, bo wiemy, co stoi za tymi słowami, jakie to są historie. Nieźle, oglądam to i kurwa, nie mogę w to uwierzyć, już ludzie też przejrzeli na oczy, że tak kurwa, dawno się to działo, teraz nagle dopiero afera wyszła na jaw. I Ilenka przybłęda spod Platiniu, który kurwa, latał w porwanych butach i mnie prosiła, żeby kleje kupić i kurwa coś do jedzenia. Zawsze kurwa dawałem znajduchowi małemu hajs. Nigdy nie było żadnego dojebca, jeszcze ciuchy i dawałem kurwa. Gdzie uzgadniałem, co znalią, że dam jej to bidula. Nie chcę mi się gadać, no. Nawet nie chcę mi się tego komentować. Chyba wszyscy przytomnie widzą, że to jest pic na wodę i napompowane, kurwa, specjalnie pod publikę, żeby Boxdel mógł zrobić materiał o mnie kompromitujący moją osobę. Gdzie, kurwa, ona jeszcze parę tygodni temu w Hiszpanii mówiła, że to w hit było. Markowi Stillerowi nagrywała, że to w hit. I ten film wrzuciłem, bo to jest jedyna rzecz, którą miałem, bo wysłałem to Ambrowi. Wysłałem Dawidowi, kurwa, i całe szczęście on później to odesłał, bo zresetowała mi telefon, wszystkie dowody na poszusie, bo mi zresetowała telefon i mam na to dwóch świadków, gdzie nawet jak będzie sprawa w prokuraturze, to normalne, że jestem przygotowany na najgorsze, ale taki pic na wodę fotomontaż, jaki tam wkleili te wycięte skagatki, to jest dramat. No nie wiem, kurwa, czy to było wycięte. No nie wiem, czy to było wycięte. Tym bardziej, że cały materiał nie opierał się na jakimś, wiecie, jednym nagraniu, które jest podejrzane, czy na jakimś jednym zdjęciu, tylko tego było mnóstwo. Co on pierdoli w ogóle? Ilu normalnych chłopaków przytomnych miało problemy przez swoje, kurwa, kobiety, przez dziewczyny, przez różne zranione serca? No w miłości bywa różnie, jak widać teraz w moim przypadku też bywa różnie, jeszcze robi ze mnie najgorszego. Zrobiła mi kontakt z dzieckiem i co myślisz, że nie wiem, że co się pójdę wychuśtać? Jak ja kurwa nic nie zrobiłem takiego, żeby gdzieś tam sobie coś robić, kurwa, tym bardziej, że największą krzywdę zrobiła, ona mi zrobiła, tak, to przecież ja nie będę dopinał guzika, bo po co? Ja teraz muszę się jak najbardziej bronić przed tym rękoma i nogami. Nawet dorośli padają ofiarami prania mózgu, a co dopiero dzieciaki? No tak, no zresztą mówię, no to trzeba mi z tego wnioskuje, co pisaliście dzieciaki po przejściach bez jakichś wzorców, wiecie, bez takiego osadzenia z jakąś taką, no, indywidualną opieką, no, tylko jednak w domu dziecka czy coś, to kurwa, no tak, no to są jednostki podatne na takie sytuacje i wiecie, jakieś manipulacje różnego rodzaju, niestety. Do mnie napisały cały czas te, kurwa, dziewczyny i to w różnym wieku, kurwa, nawet nie reagowałem, to, kurwa, Nadia im odpisywała za mnie i to... O, co? Co, kurwa? Aha, to teraz się okaże, tak, w ogóle Nadia storki kręciła jeszcze. To ona odpisywała, no nie mogę. Co za gość. No coraz grubszymi nićmi ta historia szyta. Chorobliwa zazdrość. Zobaczcie, do czego to doprowadziło. Że ona mi teraz krzywaka wali, że ja kurwa coś złego robiłem, gdzie kurwa te małolatki to zapierały pod platnią, kółka robiły, żeby kogoś mnie spotkać. To jest dramat, bez kitu idę spać. Bo... Ale to, że one to robiły, to nie znaczy, że on musiał brać w tym udział. Kurwa. Jesus, że w ogóle w jakieś takie relacje wchodzić, jakieś... Pisanie, kurwa, no dziwne to jest, no. Przykro mi jest, że tak w taki sposób się rozstajemy, że się rozstaliśmy. I najbardziej jest mi przykro, że nie mam kontaktu z mamą, gdzie mnie jest ją bardzo dobry kontakt. Tak nastawia ludzi przeciwko mnie, że kurwa głowa mała bez kitu. Jeszcze normalnie nie mam nastawia ludzi przeciwko mnie w bardzo brzydki sposób, ale okej, nie wszyscy są tacy, kurwa.
k***a głupi. Przecież większość osób obserwowało nasze relacje, cały nasz związek i widzieli, ile rzeczy dla niej zrobiłem, tylko ona tego nie widziała, no bo przecież normalne, że ona nie wiedziała, jak bardzo się zmieniłem dla niej. Nie mogłem jeszcze bardziej, no ale zakończyła na dzień dzisiejszy, zakończyła w taki sposób tą relację, że w bardzo, bardzo przykry sposób zakończyła tą relację i najbardziej my cierpimy oboje na tym wszystkim. Tylko, że ona sobie nie zdaje z tego sprawy jeszcze, co zrobiła, bo zrobiła strasznie brzydki numer. Kurczę, no nawet nie chcę tego nazywać. Dobra, idę spać, dobranoc. Dobra, ja już nie dam rady dalej tego słuchać, bo ja się kurwa męczę, bo się muszę strasznie skupić na tym, co on w ogóle gada, bo to jest, wiecie, to jest tak kurwa powiedziane, więc zobaczmy dalej, co on jeszcze tutaj wygadywał, bo tego po prostu nagle zaczął zasrywać ten całe socjalki, kurwa, jakimiś wypowiedziami kolejnymi. Kochani, to są urządzenia, na których jestem zalogowany, tak? Proszę bardzo. Jest iPhone na DS. Wczoraj to nagrywałem. Ręka mi się trzęsie, tak jestem k***ony. 13 lipca iPhone Polska, 29 minut temu, to było wczoraj. Wczoraj dokładnie, już wam mówię, wczoraj był dzień 25, więc wczoraj też się logowała. Nagrywam foldem frajerskim, więc 29 minut temu, czyli wczoraj 29 minut, jakby przed tym jak sprawdzałem, logowała się, tak zrobiłem screena. W ogóle hasło zostało zmienione, usunięty pomocniczy numer telefonu, mój numer telefonu, oczywiście przez Nadię. No i normalne, że zdezaktywowała mi konto. No tak, tylko no, jak rozumiem, zrobiła to dlatego, że przynajmniej w kontekście Instagrama, żeby zabezpieczyć jakoś te rzeczy, pozgrywać i żeby nagle dowody nie poznikały, nie? Chyba tak się domyślam. Ona ze mną w ogóle przed wylotem spała, ale to szczegół, przed wylotem do Hiszpanii. Gdzieś w ogóle byłem u niej w domu, czekaj, to jest bardzo ważne, co nagrywam. Byłem u niej w domu przed 10 lipca, zanim wyleciałem do Alicante. I wybaczcie, teraz będzie słaba jakoś. Znaczy, bo ja tak słucham tego, co on gada, to ja mam takie, w sensie, nie wiem, on próbuje ją zdyskredytować jakoś, próbuje odjąć jej, nie wiem, jakoś znaczenie, co w ogóle jakby w tej sytuacji to w ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi o jej osobę, bo on ciągle gada o jakichś ich tam relacji, miłości, tym, że to kurwa, jakby, co to ma do rzeczy? W ogóle. Nie ma, jakby, to jest oddzielny temat w tym całym wątku, który teraz się dzieje. Nawet jakby, nie wiem, ona jakaś zjebana była totalnie, to co ma w stosunku do niego i tych nagrań, które się pojawiły i głównego wątku, no to kontakt z takimi dziewczynkami, no. No niesamowite, no i co z tego, no.